Cześć, witajcie. Z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Jak widzicie, mam na biurku mały stosik paczek. Jak zwykle będzie to unboxing na naszym kanale, czyli 11. część unboxingu. Tak więc mamy do otwarcia aż 6 paczek. Część się na biurku nie zmieściła, tak więc bez owijania w bawełnę biorę się za zrzucenie tych przesyłek na dół i bierzemy się za otwieranie paczek. Tak więc zaraz wracam. Ok, mamy na biurku jedną paczuszkę. To co, bierzemy się za jej otwarcie. Z tego co pamiętam, jest tu tuner diory. Widzę, że bardzo ładnie zapakowane. Ok. Oczywiście kartonik już ewakuuje. Nam nie będzie potrzebny. Bardzo ładnie, solidnie zapakowane. Tu sprzedający dobrze zabezpieczył przesyłkę. Z tego co wiem, tuner jest uszkodzony. Posiada dziwne uszkodzenie. I postanowiłem, że będzie to bardzo fajny materiał na film. Mamy też paragon. Tuner otwarty. Jak widzicie, tuner diora AS952. Tak jak już wspominałem, tuner jest uszkodzony. Jak widzicie, obudowa jest na dwóch gumkach z tego względu, że nie ma śrubek z boku. I tuner posiada uszkodzenie. Teraz Wam spróbuję pokazać, co dokładnie dolega temu tunerowi. Tuner raz działa, raz nie działa. Na wyświetlaczu pokazują się dziwne wartości. Nie reaguje na żaden z przycisków, tak jakby procesor w sprzęcie był uszkodzony. Tak, jest tu procesor. Dobrze słyszeliście. Jak widzicie, tuner nie reaguje. O, za każdym razem pokazuje całkowicie losowe funkcje. Z tego co wiem, on jest kompletny. Nic tutaj niestety nie brakuje, wszystko jest ok. No ale po prostu tuner nie działa. Tak więc sami widzicie, zapowiada się ciekawy materiał filmowy. Więc mam nadzieję, że poczekacie trochę, aż nagram materiał, naprawię egzemplarz tego tunerka i opublikuję na kanale. Ok, to teraz możemy wziąć się za drugą przesyłkę. Zmienię kadr i za chwilę do Was wracam. Ok, już jesteśmy przy drugiej paczuszce.
Ostatnio był nawet nagrywany film z tą paczką, jak była opierana z paczkomatu. Jest tu wewnątrz dawca, odbiornik Liza. Sprzedający widzę, że bardzo dobrze zabezpieczy radyjko. Dojechało całe. Nic więcej tutaj nie mamy. Tonik już wyrzuciłem. Dojechało do nas takie oto radyjko, kompletne. Antenka cała. Kompletna. Widać, że działające przełączniki. Ciekawe, jak stan przełącznika z regulacją głośności. Na głośniczku coś tutaj widać. Jest jakiś paproch, śmieć, ale o, tu widzimy, że gniazdko było jakoś przytapiane. Prawdopodobnie zostało uszkodzone. Ale to radyjko zostało zakupione z myślą o naprawie jednego z radyjek, które widzieliście w film shorta na kanale. Chodzi o odbiornik Liza 2. Tak więc zobaczymy, czy dałoby radę z dwóch radyjek złożyć jedno. Mimo, że to jest radyjko z dolnym zakresem, tamto jest tylko z UKF-em, ale postaramy wykorzystać sobie niektóre z tych części, może dopasują. Tak więc w paczce numer 2 znajdowała się Liza R203. Odstawiamy radyjko na bok. Bierzemy kolejną przesyłkę. Mamy tutaj paczuszkę. Tutaj według etykietki jest Radio Monika. Kolejne już na mojej kolekcji, ale z tego co pamiętam, to radio jest nietypowe. A dlaczego? Zobaczycie, jak je otworzę. Widać, że sprzedający bardzo dobrze zabezpieczył. Mamy drugie pudełko. Możemy to rzucić na bok. Ktoś powie, po co mi tyle odbiorników Monika z Eltry lub z Rzeszowa. Powiem tak, to kupiłem tylko dlatego, że było w oryginalnym opakowaniu. A opakowania tego typu, tego koloru w kolekcji nie posiadałem. Jeden sprzedający bardzo ładnie zabezpieczył przesyłkę. Super. Pudełeczko już po motoryzacji. I zobaczcie. Odbiornik Monika. Ktoś powie, ale hola, hola. Bartek, miałeś już taki odbiornik w takim pudełku na kanale. Owszem, był. Ale odbiornik miał czerwone opisy na pudełku. No i oczywiście białe pudełko. Tutaj, jak widzicie, pudełko jest typowo takie brązowawe i opisy są niebieskie. Opis, kolor. Ciekawe. Czerwony napisany niebieskim. Kolor czarny. Ciekawe. Odbiornik czarny. Unitra Rzeszów. Super. Kompletne. Super stan. Oraz cały komplet dokumentów do tego odbiornika. Karta gwarancyjna, schemat, aneks
Super sprawa. Tak więc chowam radyjko do pudełka. Niedługo zrobię film o tym radiu. Tak więc zapraszam. Bierzemy się za kolejną przesyłkę. Tym razem paczka wyjęta streczem. Nie mam napisane, co to jest, ale otwieramy. Bardzo dobrze zabezpieczone. Jeden karton, drugi karton. Super. Ciekawe, co tu jest wewnątrz. To co? Otwieramy. Wow. Unitra Rzeszów R124 w kolorze czerwieni. Oryginalna rączka tutaj ze wstążki, radio w pełni czerwone. Komora baterii w bardzo dobrym stanie. Super. Tak więc jak widzicie, ciekawostka. Wszędzie i zawsze spotykane są. Tutaj mam czarną R124 z Rzeszowa. Tu mam teraz czerwoną, czyli mamy już komplet. No prawie komplet. Super sprawa. No to została nam jeszcze kolejna przesyłka do otwarcia. Też nie piszę, co to na etykiecie, ale otwieramy. To jest widać bardzo dobrze zapakowane. Naprawdę paczka mega pancerna. O, tu już środki puste. No, mamy kolejną paczuszkę. A co? Otwieramy. Widzicie już przez ten styropianik. Wewnątrz kryje się kolejny odbiornik Unitra Rzeszów. Tym razem tak zwana kawa z mlekiem. Biały odbiornik Unitra Rzeszów R124. Czyli jak widzicie, udało zebrać mi się chyba wszystkie możliwe kombinacje. Jeżeli występuje jeszcze jakaś, dajcie znać w komentarzach. Niedługo sprawdzimy stan tych odbiorników na kanale. Nagram filmiki, więc zobaczymy, jakim są stanie. Komora baterii czysta. Odbiornik z 87 roku. Super.
No to kolekcja moich odbiorników się, jakby nie patrzeć, powiększyła. Ok. No to została ostatnia paczka, jedna z większych na dzisiaj. Tak więc pozwólcie, że zmienię kadr i zaraz do Was wracam. Ok, witam ponownie po zmianie kadru. Jak widzicie, jest to duża paczka. Ja się domyślam, co tutaj się w niej znajduje, ale otwórzmy ją razem na kanale. Bardzo dobrze zapakowana. Super. Tu mamy przynajmniej pewność, że wewnątrz odbiornik jest cały. Jak widzicie, jest to Śnieżka. Bardzo dobrze zapakowana. Śnieżka 3R310 w kolorze białym. Ciekawe, czy odbiornik jest sprawny, działający. Widzimy, że kabel antenowy jest niestety urwany, ale plomba gwarancyjna z Dior jest cała. Super. Spróbujmy go podłączyć. Zobaczymy, czy odbiornik działa. Najwyżej będą fajerwerki. Okej. Radyjko już podłączone do sieci. To co? Odpalamy. Coś tam działa. Wcześniej w tym tygodniu potencjometr jest widać uszkodzony. Przerwa. Super. Jak widzicie, odbiornik Śnieżka jest na chodzie. Wymaga wyczyszczenia potencjometru oraz dorobienia kabelka od anteny, ale to jest drobnostka, tak więc dziękuję bardzo Wam za uwagę w dzisiejszym tak szybkim, prostym odcinku typowo z unboxingu. Jest u nas 11 odcinek, przypominam.
Zapraszam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, że im więcej subskrypcji i więcej lajków pod filmami, tym więcej ciekawych rzeczy będę Wam prezentował tutaj na kanale. Jak również więcej rzeczy typowo serwisowych będzie. Już niebawem pojawią się pierwsze filmy serwisowe, więc dla wytrwałych jeszcze troszkę niestety muszę godzić rzeczy firmowe, domowe oraz hobby, które prowadzę tutaj na YouTubie, więc niestety są rzeczy ważniejsze. Tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie i niebawem się kolejne ciekawe filmy pojawią. Tak w razie do zobaczenia i pozdrawiam. Hej!